Dobra, procuś jest. Po czapki Bariosa. Trzeba będzie zastosować. Dzisiaj ratujemy Asusa Strixa. Ten z padniętym prockiem. Szóstej generacji. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przetestujemy czopki Bariosa. A ten Asus wygląda tak. No to jest w sumie GL553V, tylko VW. No i brakuje tylko trzech przycisków. A tak, no i ekranu by tam nie było. Ale tak jest stan idealny tego laptopa. Szósta generacja. No i przygotowałem już procesor 6700HQ. Mam procek już wyjęty. No i zobaczymy, jak się go uda uratować, no to fajny laptopik, nie?
Nawet wygląda nieźle. Nawet wygląda nieźle.
No środ... Nie no, środkiem jest brzuszek. Dobra. I teraz czekajmy obrazu. Brudny region, to to, to tamto. Może trochę poczekamy, ale... Mam nadzieję, że da obraz. Wentylatory poszły. Nic poza tym. Ale jeszcze poczekamy. Nie no, wyłącza się normalnie. Nie restartuje się. Włącza się. Teraz tak. 0,9 V jest. Nie ma zasilania proca. Nie ma. Tak poza tym. 1,01 jest. 3,5 jest, to na pewno. 5,3. Wszystko jest. 1,04 jest. I na V-ramach nie ma. No i 0,9 jest. Albo nie siadł i opalarką trzeba go poprawić, albo region. Opalareczką. Podleję topniczkiem. Boję się, że to wybrzuszenie na środku robi robotę. Expecto Patronum! Dobra, lampki się zapaliły, wszystkie cztery. O, wyłączył się. Włącza się, restart. Opalarka jest dobra na wszystko. Zrobił restart. Dole, mam obraz. Yes. Windows jest. Kolejny rożek uratowany. No.